Witam, witam, dzień dobry. Witam wszystkich 31 maja 2023 roku. Nie, może to już mój ostatni filmik, bo już niedługo, jeszcze miesiąc i zjeżdżam. Pokażę wam tutaj też coś tam nagram. Jesteśmy w Brej. Pogoda słoneczna, słoneczko świeci, ciepło. Czekam jeszcze na Kubę, wszystkie narzędzia, taczka, tulsy, wszystko jest u niego na busiku, bo ja wczoraj offa miałem, nie, musiałem wolne wziąć, zostawiłem mu moje narzędzia. Jesteśmy w Brej, tam są apartamenty, tam też sadziliśmy kiedyś, ale trzeba będzie tam trochę poprawek zrobić, bo tam porozkopywali, rury gdzieś tam za płytko kładli i trzeba będzie poprawiać, tam jeszcze mulczować i tak dalej. Tutaj mamy park, zabaw będzie, taki park. No i na razie ten park musimy też zakończyć, posadzić planty. Posadzić planty, zamulczować. Dwie lory mulczu przyjechały w poniedziałek, tutaj wysypał. No, ja z Ulisem już jestem na miejscu, Ulis tutaj do digera diesla leje. Diger pusty. Dampera też mamy do wożenia mulczu. No, w poniedziałek trochę posadziliśmy tutaj. Nie wiem jak to będzie, bo nie mam planu przy sobie. Kuba ma. Tutaj są planty. Trzeba będzie mulcz rozgarnąć. Tam nie wiem, czy tam będzie trawa, czy tam będą łipsy posadzone, taki las. No i tak to wygląda. Cały ten park musimy obsadzić, zrobić, zamulczować. Tu jest o tyle dobrze, że o tyle dobrze jest na tym sajcie. No to już prawie nie ma sajtu, tak? Już nie ma ofisów, wszystko jest. Bo to już prawie gotowe, także nie musimy mieć helmetów, kasków na głowie, okularów, rękawiczki tylko, ja w rękawicach robię, nie lubię gołymi rękoma, także można się opalić, słonko świeci, nie Ulis? Mówię, że jest ciepło, słonko świeci, można się opalić, helmet nie nada, nie? No. No ja nie mam na razie nic, to postaram się troszeczkę tutaj rękoma te kubki rozgarniąć, co zostało posypane, zamulczowane. Dopóki Kuba Kuby nie ma, to postaram się zrobić rękami. O. Thank you.
Właśnie Kuba przyjechał z Rajmundem. Co tak wesoło wam tutaj jest? Co wy tam trawę kurzyli czy co? Damian. No. Panuj się. Kuba przyjechał, zobaczmy co tam przywiózł. O, tam jakiś bak jest z tyłu. Spuścili kwiaty, po kwiaty pojechałem specjalnie. A kto zabrał? Daj chyba, do galwy. Masz tak. Ty, ja mam na wanie. No to byś miał jeszcze jedno. To będę woził, no. A tu co, puste, tak? Tak, na moje śmieci. Trzeba. Zamontuję. O! Pracownik roku przyjechał. A spierdalaj no! Kurwa! Która to godzina? Gdzie ty był? Nie. No. A kto tobie kurwa dozwolił grać mi? Nagrać. Ja mam licencję, ja mogę. Ja ci dam kurwa, ty mnie to powinien zapytać. Ja jestem dziennikarzem. No ty kurwa chuj łysy. Słuchaj, a powiedz mi, kto cię będzie nagrywał, jak mnie nie będzie? Kto tobie będzie nagrywał, jak mnie nie będzie? Nie ma takiego operatora jak ja. Ja przyjechał, kurwa, tobie pomóc, kurwa. A ja ci zapłacę. Nie zapłacisz? No. Czym? A, zobaczysz. Natury? Kurde. Będziesz zadowolony, pan. Bo u mnie elektryczna łopata, u mnie ona slow sadzi, ona jeden plant, a ty dwa. A czepiec, wiesz czemu ty dwa planty? Bo ty przyjechał mi pomóc. Help mi, nie? Dlatego... Ty chuju, co ty dwa planty, nie? Rajmund. I zapierdalać trzeba. Właśnie przerwę mamy. No faktycznie to już po przerwie jest, no za ile? Za 2 minuty 10:30. Ja zjadłem sobie bułki z łopatką. Do tego jogurt. Teraz sobie o kawę jeszcze wypiję.
i trzeba się zaraz brać do roboty. Spokój, cisza, jest ok. Słonko świeci, można pracować. Dobrze, że deszcz nie pada. No, dosyć długo nie pada już. Kurde, cały tydzień nie ma deszczu. Aby tak było jeszcze ten miesiąc, to by było zajebiście. No, po przerwie już jestem. Rajmun też coś tam skuszał, był w super walu. Co tam kupił do jedzenia? Chicken wings. Chicken wings. Tylko? Czy jeszcze co? Nie, onion rings. O kurde, a mi nie kupił? A mnie nie było tu. No. W cieście taką ją. Chicken. Co tam jakieś drumsticki chicken i a jabłki z łopatką zjadł, kawę wypił i tyle. No, bierzemy się do roboty. No, już trochę posadzone. Teraz będziemy mulczować. Tam później metr od ulicy to będzie trawa. Tutaj o, tak wygląda, zamulczowane. O, Konstantin też przyszedł. Cześć, Konstantin. Nie słuchajcie jego, on pierdolit, kurwa. On głodny, on nie zjadł, on zły, wiesz? Mało je, to wiesz. Tak? Mało jeszcze dużo nie. Mało rucham. No, chyba tak. Dobra. Ja biorę się do roboty. Tyle już minut filmu minęło, a ja zapomniałem o Uldisie. Muszę wam pokazać, co Uldis robi. Uldis level robi, równa. Cały kamień, ziemię, level zrobi i będziemy dalej my plancy sadzić. Albo grabić, może trawa będzie. Okej, idę robić. Halo! Ej, driver, zaraz je, zaraz pojedziesz. Wiesz, gdzie masz jechać, nie? Tam. Tam na lewo! A co? Zakończył! Teraz się odsunę, bo damper jedzie. Ciekawe czy egzamin zda, nie? Na ticket. Ja. Zdasz? Ja. Sehr gut, Bogdan, sehr gut. Ziemia jest bardzo twarda, zbita, bo tutaj jeździli damperami, digerami, wszystko jest ugniecione. Uldis teraz to wszystko musi tą ziemię tak spulchnić, tak? Bo tak nie posadzimy, łopaty nie wbijesz. Będziesz jednego planta 5 minut sadził, kurde. On tak szybko wszystko z powrotem przeora, przemieli, wtedy łopata gładko wchodzi, można planty sadzić.
co? To ja wiązał. Co jest to gwoździk? Jak to nie przybił gwoźdź? Przybił, tam jest. A to ja dumał, że ja już nie przybił gwóźdź. Z jednej, z tej strony jest. No, ja na sam koniec zacząłem podlewać. Punktowo. Tak 2-3 sekundy na jednym kwiatku, nie? Trzymam.